kakadu żółtolica zamieszkuje wyspy Indonezji. Jest to jeden z mniejszych przedstawicieli rodziny kakadułowatych. Ma białe upierzenie, brązową tęczówkę oka i niebieską obwódkę wokół oczu, a dziób i nogi szaro-czarne. Charakterystycznymi cechami tego gatunku są żółty lub pomarańczowy czub na głowie oraz bladożółte plamki na policzkach. Brak jest u nich wyraźnego dyformizmu płciowego. Samce są bardzo podobne do samic. Kakadu żółtolice żyją na zadrzewionych obszarach, a także w pobliżu terenów uprawnych. Podstawą ich diety stanowią orzechy, nasiona, owoce, pędy roślin oraz rośliny zielne. Gniazda zakładają w dziuplach drzew. Znoszą zwykle dwa jaja, które wysiaduje oboje rodziców. Młode pozostają w gnieździe przez około 75 dni. Kakadu żółtolica uznawana jest za gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem, do czego doprowadził przede wszystkim rosnący popyt na te papugi trzymane w klatkach jako zwierzęta domowe. Kakadu żółtolica objęta jest konwencją waszyngtońską oraz europejskim programem hodowlanym. W śląskim zoo prezentowane są ptaki należące do podgatunku kakadu cytrynowo-czuba, dwa samce i samica.